Witaj! Z dzisiejszego poradnika dowiesz się, co to są tryby mieszania oraz jak i kiedy ich używać. Zaczynamy! Blending Modes, czy też tryby mieszania, to potężne narzędzie. Możliwości ich kreatywnego, ale i użytkowego zastosowania są tak duże, że nie sposób wymienić je wszystkie. Za ich pomocą możemy nie tylko sprawić, by pewne elementy danej warstwy były widoczne lub niewidoczne, ale możemy też decydować, jak warstwa powyżej ma oddziaływać na warstwę pod nią. Mówiąc bardziej obrazowo, używając różnych trybów mieszania, bierzemy piksele z jednej warstwy i mieszamy je z pikselami z drugiej, tworząc nowy efekt. Brzmi nieco skomplikowanie? A co jeśli dodam do tego, że trybów mieszania jest na tą chwilę 27? Kosmos? Damy radę. Zostań ze mną do końca, a zobaczysz, że to wcale nie jest takie trudne. No, to po tym przydługawym wstępie startujemy z poradnikiem. Na początek może pokażę Ci, jak odnaleźć menu z trybami mieszania. Możemy na przykład wejść w style warstw, klikając w tą ikonę i wybrać opcję mieszania. Lub kliknąć dwa razy na miniaturze warstwy obok jej nazwy i wybrać odpowiedni styl w tym rozwijanym menu w zakładce Blending Options. Najszybciej jednak będzie wybrać interesujący nas tryb bezpośrednio z panelu warstw. Dokładnie w tym miejscu. Pewnie zastanawiasz się teraz, jakim sposobem spamiętać wszystkie opcje, skoro jest ich tak wiele. Mam dla Ciebie jedną bardzo ważną poradę. Nie rób tego. Po prostu nie ucz się na pamięć każdego trybu dopasowania. Najtrudniejsze, co musisz zrobić, to przejrzeć sobie wszystkie tryby i zobaczyć, w jaki sposób oddziałują na daną warstwę. Spójrz jeszcze raz na rozwijane menu z warstwami. Jak widzisz, jest ono podzielone na 6 sekcji. Postaraj się zapamiętać tylko tyle, że podział ten nie jest przypadkowy. Odczytując nazwę pierwszego trybu w każdej z grup, będziesz miał już zarys jej działania. I tak, pierwszą grupę możemy nazwać grupą normalną, drugą ściemniającą, trzecią grupę grupą rozjaśniającą, czwarta to grupa kontrastu, piątą nazwijmy grupą odwrócenia i na końcu grupa koloru. Tryby z grupy drugiej są dokładną odwrotnością trybów z grupy trzeciej i odwrotnie. W praktyce w znakomitej większości przypadków zastosowanie znajduje tylko kilka trybów z niektórych grup. Najlepiej będzie, jak działanie poszczególnych grup pokażę Ci na przykładzie. Zostań ze mną do końca tego poradnika po więcej praktycznych zastosowań. Mamy otwarte przykładowe zdjęcie. Stwórzmy nad nim nową warstwę z prostym gradientem od czarnego do białego. Klikamy w narzędzie gradientu, wybieramy czarno-biały gradient liniowy i wypełniamy nim warstwę, rysując prostą linię od lewej do prawej. By linia była perfekcyjnie prosta, przytrzymujemy klawisz Shift. Rozwijamy panel z trybami mieszania. Jak widzisz, na starcie nowa warstwa ustawiona jest automatycznie w tryb normalny. Druga to grupa ściemniająca, w której wynikowo otrzymamy mieszanie ciemniejsze. Dla przykładu wybierzmy opcję pomnóż. Co się stało? Miejsca warstwy z gradientem, które były białe, są całkowicie niewidoczne. Z kolei miejsca na gradiencie, które były czarne, są całkowicie widoczne. Wszystko pomiędzy zostaje równomiernie zmieszane, z założeniem, że im ciemniejszy piksel zmieszany, tym ciemniejszy piksel otrzymany. Zobaczmy przykładowe zastosowanie w codziennej pracy z programem. Nałóżmy na to samo tło zdjęcie lecących ptaków. Jak widzisz, są one umieszczone na białym tle. Zmieńmy tryb mieszania na jeden z grupy ściemniającej. W tym przypadku Multiply. I voilà! Ptaki zostały, a tło jest niewidoczne. Trzecia grupa to grupa rozjaśniająca, działająca dokładnie odwrotnie do poprzedniej. Spójrz na nasz gradient. Zmieńmy jego tryb na przykład na ekran. I jak widzisz, otrzymaliśmy efekt dokładnie odwrotny niż poprzednio. Biały jest całkowicie widoczny, a wraz ze ściemnianiem się pikseli stają się one coraz bardziej niewidoczne. Ten tryb jest bardzo przydatny na przykład w sytuacjach, gdy chcesz w swoim projekcie umieścić obiekt z czarnym tłem, które ma być niewidoczne. Wstawmy na nasze tło zdjęcie ogniska. Dostosujmy rozmiar i umieśćmy go może tutaj. Teraz zmieńmy tryb na ekran. Możemy również dodać warstwę z poziomami, by dodatkowo przyciemnić zdjęcie i na koniec, jeżeli będzie taka konieczność, za pomocą maski sprawmy, by ogień lepiej zmieszał się z tłem.
widzimy sam ogień bez czarnego tła. Super przydatna sprawa. Czwarta to grupa kontrastu. Tryby w niej zawarte sprawiają, że ciemniejsze piksele stają się jeszcze ciemniejsze, a jasne jaśniejsze. Wróćmy do naszego gradientu. Zmieńmy tryb mieszania na przykład na nakładka. I zobaczmy, co się stało. W miejscach, gdzie piksele gradientu były ciemniejsze niż 50% szarość, wynikowo otrzymaliśmy ściemnianie pikseli i odwrotnie. W miejscach, gdzie piksele warstwy mieszanej były jaśniejsze niż 50% szarość, wynikowe piksele zostały odpowiednio rozjaśnione. Tam, gdzie nasz gradient miał 50% szarości, nic się nie zmieniło. Jak zapewne zauważyłeś, możemy powiedzieć, że zwiększamy tutaj kontrast. O to przecież chodzi przy zwiększaniu kontrastu. O sprawienie, by ciemne piksele były jeszcze ciemniejsze, a jasne, no oczywiście jaśniejsze. Zobacz teraz, jak możemy to zastosować na naszym zdjęciu. Dodajemy nową warstwę i wypełnimy jej połowę czarnym kolorem. By wyznaczyć środek zdjęcia, klikamy na linijkę z lewej strony i wyciągamy linię pomocniczą. Powinna sama wskoczyć nam idealnie na środku zdjęcia, gdy zbliżymy się do niego. Jeżeli nie widzisz linijek, wchodzimy w zakładkę Widok i aktywujemy miarki. Upewnij się również, że masz zaznaczoną opcję przyciągania do linii pomocniczych. Teraz wybieramy narzędzie do zaznaczania prostokątnego, to druga ikona na pasku narzędzi, i kreślimy zaznaczenie. Klikamy poza warstwą i przeciągamy w stronę środka. Prostokąt automatycznie przypnie się do linii pomocniczej. Wypełnimy zaznaczenie kolorem czarnym. W tym momencie kolor pierwszego planu to właśnie czarny, więc używamy skrótu Alt Backspace, a dla Maca będzie to kombinacja klawiszy Option Delete. Dezaktywujemy zaznaczenie skrótem Ctrl Command D. Zmieniamy tryb na łagodne światło. Różnicę widać od razu. Kolejna grupa zawiera tryby specjalne, używane w wyjątkowych sytuacjach. Dla przykładu w trybie różnica program szuka, no właśnie, różnic pomiędzy dwoma warstwami, by stworzyć mieszanie. Jeśli nałożymy na siebie dwa takie same obrazy i zmienimy tryb na różnica, otrzymamy obraz czarny, ponieważ nakładające się na siebie piksele są dokładnie takie same. Nie ma między nimi różnic. Tego trybu mieszania możemy użyć na przykład do dokładnego nakładania na siebie dwóch takich samych zdjęć. Niewielkie przesunięcie będzie od razu widoczne w postaci białych lub kolorowych pikseli. Ostatnią grupę nazwijmy zawartość. Ona bowiem porównuje składniki danych warstw, takie jak kolor, nasycenie czy jasność. Używamy jej, by wpływać tylko na jeden z komponentów. Wybierając więc dany tryb, możemy wpływać tylko na daną wartość, na przykład na kolor. To teraz szybki przykład. Stwórzmy zaznaczenie węża. Wybieramy narzędzie do szybkiego zaznaczania i klikamy Zaznacz temat. Dodajemy do selekcji pominięte elementy, a z przytrzymanym klawiszem Alt Option usuwamy to, co niepotrzebne. Klikamy literę Q, by sprawdzić jakość zaznaczenia. OK, teraz klikamy w tą ikonę i wybieramy pełny kolor kryjący. Ustawmy na przykład czerwony i klikamy OK. Zmieniamy tryb nowej warstwy na barwa. Zobacz, wąż zmienił kolor, zachowując przy tym wszystkie detale. Możemy teraz otworzyć próbnik koloru warstwy kryjącej i zmienić kolor węża na jaki tylko chcemy, przeciągając ten slider. Tutaj zmieniamy tylko barwę, nie wpływając na nasycenie. Kolejny tryb, jaki możemy wybrać, to właśnie nasycenie. Jak się zapewne domyślasz, w tym przypadku możemy operować tylko nasyceniem koloru. Nie mamy natomiast wpływu na barwę. Dalej mamy opcję kolor. W tym trybie modyfikujemy barwę i nasycenie jednocześnie. I wreszcie ostatni tryb to jasność. Tutaj barwa pozostaje nietknięta, a zmianą ulega oczywiście jasność i nasycenie. Pamiętaj, że jeżeli efekt, jaki uzyskałeś stosując tryby mieszania, jest zbyt mocny, zawsze możesz skorzystać z suwaka Opacity i zmniejszyć jego działanie, obniżając widoczność danej warstwy. Na koniec wspomnę jeszcze, że tryby mieszania są dostępne nie tylko dla warstw, choć tutaj używamy ich najczęściej. Dokładnie te same tryby mamy dostępne dla narzędzia Pędzel. W tym miejscu.
W zależności od wybranego koloru pędzla i zastosowanego tła, zmieniając tryby mieszania, będziemy uzyskiwali różne efekty. Więcej o tym w poradniku dedykowanym dla narzędzia pędzel. Link do niego masz oczywiście w opisie. I tym sposobem dobrnęliśmy prawie do końca. Jak widzisz, tryby mieszania to niezwykle pomocna opcja. Nie trzeba się ich bać. Trzeba je testować. Jeżeli nie jesteś pewny, jakiego trybu mieszania powinieneś użyć, czasem najlepiej jest poeksperymentować. Zobacz, jak zrobić to najwygodniej. Kliknij raz w menu z trybami, a następnie jeszcze raz w tym samym miejscu. Okno wyboru zostało zaznaczone. Teraz strzałkami góra i dół możesz przeskakiwać kolejno pomiędzy nimi i na żywo obserwować rezultaty. Alternatywnie, zaznaczoną daną warstwą i wybranym narzędziem do przesuwania, możesz kombinacją klawiszy Shift Plus i Shift Minus przewijać kolejne tryby i w ten sposób wybrać ten najbardziej odpowiedni. Mam nadzieję, że ten poradnik okazał się dla Ciebie pomocny. A jeżeli tak, będzie mi bardzo miło, jeżeli klikniesz kciuk w górę. Zachęcam również do subskrypcji mojego kanału. Wierzę, że znajdziesz tutaj wiele przydatnych informacji. W razie pytań odwiedź sekcję komentarzy. Ja się żegnam. Do następnego. Cześć.